Baśnie i legendy polskie. Wars i Sawa. Dawno, dawno temu, w pełnej puszczy nad Wisłą, mieszkał myśliwy, który miał 3 synów. Najstarszy z nich także został myśliwym. Średni bartnikiem, najmłodszy zaś rybakiem. Każdy z nich był bardzo pracowity, ale najbardziej najmłodszy – Wars. Sam zbudował sobie łódź i zrobił wiosła, sam wiązał sieci i sam nauczył się swojego fachu. Co wieczór wypływał na rzekę, zarzucał sieci i nie wracał do domu, zanim nie napełniły się rybami. Któregoś wieczoru, gdy siedział na łodzi, rozległ się głośny plusk. Potem znowu i znowu. To musi być duża ryba, pomyślał. Ale nagle usłyszał kobiecy głos. Jakaś dziewczyna śpiewała tak pięknie, że młody rybak nie mógł wyjść z podziwu. Podpłynął łódką w stronę, skąd dochodził śpiew. Wśród zarośli dostrzegł piękną pannę z długimi srebrzystymi włosami i rybim ogonem. Zamiast nóg. Syrena, wyszeptał, bo przypomniał sobie dawne opowieści o takich stworzeniach. Siedział w swej łodzi, zapatrzony w cudowną postać, choć ona go nie widziała. Od tej pory co noc przypatrywał w to miejsce, obserwował z ukrycia piękną syrenkę i słuchał jej cudnego głosu. Zakochał się w niej bez pamięci, ależ któregoś razu syrena go zauważyła. Dlaczego mnie obserwujesz? Zapytała. Jesteś tak piękna, syrenko, odpowiedział zachwycony rybak. Jestem Sawa, to moje imię. A ty jak się nazywasz? Chciała powiedzieć. Wars, jestem rybakiem, synem starego myśliwego, odrzekł chłopak. Wars i Sawa spotykali się co wieczór w tym samym miejscu. Rozmawiali, śmiali się, a syrenka śpiewała mu ulubione piosenki. W końcu Wars wyznał Sawie swoją miłość. A jakże się pokocham, odpowiedziała syrena. Ja także cię pokochałam, odpowiedziała syrena, ale nie możemy być razem. Ty jesteś człowiekiem, a ja nie mam nóg. Nie mogę wyjść z wody, chodzić po ziemi i zamieszkać w twojej chacie. Rybak posmutniał. Od dawna wiedział, że jego marzenie było poślubić syrenę, nie może zostać spełnione. Ale nie chciał o tym myśleć. Wolał spędzać czas z Sawą i słuchać jej śpiewu. Jednak następnego wieczoru syrena nie pojawiła się w ich ulubionym miejscu spotkań. Nie przypłynęła też następnego dnia ani kolejnego. Przez kilka nocy Wars wypływał łódką na Wisłę i szukał swojej syrenki. Ale nigdzie jej nie było. Nie odpowiadała na wołanie. Rybak przestał zajmować się swoją pracą. Nie zarzucał sieci, nie łowił ryb. Nie miał humoru, nic nie jadł i nie mógł spać. I nie wiadomo, jakby się to skończyło, gdyby kolejnej nocy nie usłyszał wspaniałego głosu, jej głosu. Serce zabiło mu mocniej, podpłynął do zarośli i usłyszał Sawę. Był szczęśliwy, że znów ją widzi. Martwiłem się o ciebie, gdzie byłaś? Zapytał. Musiałam popłynąć do morza. Tam od innych syren dowiedziałam się, że jeśli pokocham człowieka, mój rybi ogon zamieni się w piękne ludzkie nogi. Będę mogła chodzić z tobą na spacery i zamieszkać u ciebie. To wspaniale, zawołał rybak. Jesteś pewna, że tego właśnie chcesz? Tak, chcę cię poślubić, powiedziała Sawa.
Rybak pomógł jej wyjść na brzeg i stało się tak, jak mówiły syreny morskie. Jej ogon zniknął, a w jego miejsce wyrosły nogi. Sawa stała się kobietą, mogła chodzić i tańczyć. Oboje byli bardzo szczęśliwi. Wkrótce odbyło się wesele, na które zostali zaproszeni także bracia Warsa i jego stary ojciec. A potem Sawa zamieszkała w ich chacie. Oboje prowadzili swoje gospodarstwo, które się rozrastało i było coraz bogatsze. Gdy ludzie przychodzili nad Wisłę, mówili, że idą tam, gdzie mieszkają Wars i Sawa. A z tych dwóch imion powstała nazwa osady, a potem miasta Warszawy, stolicy Polski. Koniec.